Serdecznie na kolejnym wywiadzie z serii War Newspaper z ambasada Dziś moim Państwa gościem jest Mariusz Cielma, redaktor naczelny miesięcznika Nowa Technika Wojskowa. Witam serdecznie. Witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie. Redaktorze, nie milkną mecha wydarzeń z przewodowa. Od kilku dni obserwujemy różne komunikaty, zarówno strony polskiej, i amerykańskiej. A różne komunikaty płynące z Ukrainy. Co dziś wiemy na temat wydarzeń ze wschodu Polski? Znaczy, no ch chyba się trochę posunęliśmy do przodu. Wydaje mi się, że brakuje trochę kropki na, nad, nad i no, strona ukraińska, która głównie jest tutaj oponentem do, do komunikatów, jakie wysyła zarówno polski prezydent, jak i amerykański, czyli mówiąc krótko e Alianci, sojusznicy Ukrainy mówią, to była niestety wasza, wasza rakieta. Na początku władze, władze Ukrainy słowami, ustami przede wszystkim prezydenta Załęskiego, ale nie tylko, bo także szefa Rady Bezpieczeństwa, pana Bezpieczeństwa i Obrony, pana Daniłowa, mówiły, że to był pocisk rosyjski, pocisk manewrujący, Odpalony przez Federację Rosyjską. No, obecnie no, widać, że, że ta retoryka ukraińska trochę słabnie. Oczywiście no, było kilka takich własnych warunków, postulatów, czyli włączenie Ukraińców do do tego śledztwa, tego postępowania, które jest prowadzone, bo no nie da się ukryć, i na to, na co z, trzeba zwrócić uwagę, no przede wszystkim ma ono wymiar tragiczny z polskiej perspektywy. No, dwie osoby zginęły, szczególnie no, z, dla tych rodzin jest to wielka, wielka tragedia. Więc śledztwo jest prowadzone, z tego co wiadomo, od dzisiaj te osoby ze strony ukraińskiej miały się pojawić na miejscu miejscu zdarzenia, natomiast no, ta. Polska, ukraińska, polska, amerykańska retoryka dotyczy no, przede wszystkim tego, że wskazano, że najprawdopodobniej no, cały czas używa się tych, tego zwrotu, no widać, że sprawa jest delikatna, no, bo nie da się ukryć, że nikomu nie zależy na oskarżaniu Ukrainy czy ukraińskich operatorów te, tego systemu, no bo wiadomo w jakich warunkach oni, oni funkcjonują. Był to no, ewidentnie wypadek, sytuacja nadzwyczajna u czy cokolwiek innego, ale wszyscy wskazują, że najpewniej chodzi o pocisk przeciwlotniczy z systemu S-300. To jest według terminologii zachodniej system średniego, średniego zasięgu. No i to jest taki główny winowajca. Przynajmniej na chwilę obecną nie ma takich argumentów wiarygodnych, żeby miało być inaczej. Nawet te zdjęcia, które pojawiły się, na początku te pierwsze zdjęcie i prawie jedyne, bo, bo przynajmniej ja nie widziałem później jakichś takich konkretniejszych, ale przez nawet większych znawców tematu zostały jasno identyfikowane jako konkretny pocisk systemu S-300. Jeżeli mówimy o pociskach, zaraz po wydarzeniach z Przewodowa pojawiła się masa komunikatów, informacji wiadomości od różnego rodzaju dziennikarzy na temat polskiego systemu obrony przeciwlotniczej. Jak pan oceni komentarze mówiące o tym, że ten system po prostu nie zadziałał? Znaczy, nawet i nowoczesne systemy, no, o tym trzeba pamiętać. Również nie zadziałają. Tu tylko taki przykład podam: niemiecki system IRIS-T, Iris tak, który dostarczony został stronie ukraińskiej. Jego skuteczność oceniana jest na 90%, co, no jasno, co, co jest bardzo wysoka, ale jasno wskazuje, że pozostaje ten margines 10%, że nawet tak zaawansowana rakieta, świeżo dostarczona, czy cały system, no nie jest w pełni. Nie, nie ma takich zdolności stuprocentowych, i co który z tych pocisków nie dosięga celu, który, który został założony. Tu trzeba zwrócić uwagę, że w rejonie Lwowa, w tym dowództwie, dowództwie Zachód, które odpowiada za. Za ten obszar w, w ramach jego systemu obrony powietrznej był faktycznie i występuje jeden z pułków, e, konkretnie 540 pułk e, rakietowy obrony powietrznej, który dysponuje tymi systemami, jest 300, ale są to systemy wyprodukowane w te, i, i tak naprawdę reprezentują technologie sowieckie z przełomu lat 70. i 80. No i tak samo mowa o, o pociskach rakietowych. Ukraińcy nie mają innych pocisków do tych systemów niż te, które zostały wyprodukowane jeszcze w czasach, w czasach radzieckich. No niewielkie partie dostarczyli Słowacy. Znana sprawa wsparcia ukraińskich przeciw Lotników słowackimi systemami jest 300, ale co do zasady, rozmawiamy o systemie w technologii sprzed prawie 50 lat sowieckiej technologii, nawet nie zachodniej i, i nawet fizycznie te pociski zostały wyprodukowane, no, w najlepszym wypadku w latach 80. No i trzeba brać pod uwagę, że tutaj pojawia się głównie kwestia tej, tej autodestrukcji, tak? Czyli jeżeli pocisk nie trafił w cel, powinien albo po określonym czasie, albo po pokonaniu określonego dystansu ulec destrukcji. No, zauważmy te, te cele zwalczane przez ukraińską obronę powietrzną, bardzo często też te działania prowadzone są nad terenami miejskimi, zurbanizowanymi. No, Zasadniczo no Europa jest dosyć mocno zurbanizowana, no i takie, takie rozwiązania jak destrukcja pocisków w powietrzu, rozrzucenie wielu odłamków na dużo większej powierzchni, no powinno co do zasady przynajmniej minimalizować te skutki uderzeń. W tym wypadku no, albo mieliśmy do czynienia z jakąś usterką, albo no, no na chwilę obecną nawet trudno powiedzieć, z jakich powodów nie zadziałał ten system. Natomiast wiele wskazuje na to, że no po prostu niesterowna rakieta, która już utraciła, że tak powiem, wypadła z tego systemu kierowania, bo tu też trzeba mówić jasno, że to jest system wiekowy i on działa na zasadzie, no przede wszystkim tak mówiąc w skrócie radiokomendowego naprowadzania, czyli do trafienia, w cel potrzebuje też współpracy z radiolokatorem, te nowoczesne pociski, o których tutaj mówiłem, te zachodnie, zwykle na ostatnim etapie nap naprowadzają się na podczerwień, czyli mówiąc krótko, albo mają własną głowicę, która naprowadza się, tak mówiąc kolokwialnie, na, na, na źródło ciepła, albo mają swoją głowicę z małym radarem, który w tej terminalnej fazie lotu dużo precyzyjnie jest w stanie wyśledzić, no i tym samym porazić, porazić cel. Tu warto zwrócić uwagę, że to, tak jak wspomniałem, to jest rakieta średniego zasięgu. Ona nawet w czasach doktryny tej... Radzieckiej, miała służyć do obrony ośrodków przemysłowych miast. To jest pocisk no, o długości 7 metrów, ma się e, circa 1,5 tony z głowicą 130 kg. Więc nie bez powodu sami Rosjanie wykorzystują te, te rakiety, też te stare rakiety z lat 80., jako środek do nękania ukraińskich miast i to na no, tych znajdujących się w pobliżu linii frontu bardzo powszechny Środek do atakowania celów naziemnych na Mikołajów, Krzywy Róg, Pororze, Charków. Więc to chciałem tylko zwrócić uwagę, że, że rozmawiamy nie o rakiecie rozmiarów rzędu Grom, Piorun, ale o naprawdę dużym, dużym pocisku o zasięgu 70-90 km. Więc tu to jest taki no, nie tylko ważny środek ogniowy w tym systemie obrony powietrznej Ukrainy, ale też no, pocisk, który ma swoje rozmiary i, i swoją siłę niszczycielską. Panie redaktorze, Polska modernizuje swój system obrony przeciwlotniczej. Mówimy o programie Narew i Wisła, o czym możemy też przeczytać na łamach miesięcznika Nowa Technika Wojskowa. Co zmieni ten system obrony przeciwlotniczej w związku na przykład z takimi atakami jak teraz? Obawiam się niestety, że nawet jeśli w pełni zrealizujemy te programy, które, które prowadzimy, część jest zakontraktowana. No na chwilę obecną są to dwie baterie systemu Patriot z ośmiu łącznie, łącznie planowanych. Tu zwróciłbym uwagę, że cały czas mówimy o ośmiu bateriach, i to jest plan no, sprzed dekady, a jednocześnie rozmawiamy o dużo większych siłach zbrojnych, dużo większych inwestycjach. Niech nasi widzowie zauważą, że no, na tyle obrona powietrzna jest tak kosztowna, że tutaj tak nie ma takich planów, bardzo skokowego zwiększenia nie tylko dywizji samolotów, ale na przykład tych zestawów przeciwlotniczych, choćby tego systemu patriot. No, te osiem baterii, no to jak sami wojskowi wskazują, realnie pozwoli nam w jakimś stopniu zabezpieczyć dwa, trzy ośrodki, czyli ogólnie mówi się dwa na przykład ośrodki miejskie Warszawa i jakiś inny obiekt plus dodatkowo na przykład zgrupowanie wojsk. I to jest ten, ta nasza najwyższe piętro, czyli te systemy, które będą miały zdolność wyrażenia takich typowych celi aerodynamicznych, typu samolot, Śmigłowiec, pocisk manewrujący, ale jednocześnie na mniejszych odległościach, także dadzą w końcu Polsce pewne zdolności do obrony przed pociskami balistycznymi, które wydaje się na chwilę obecną są tym największym wyzwaniem, a wkrótce będzie kolejne wyzwanie które Rosjanie też już powoli wprowadzają u siebie. Chodzi o pociski oczywiście hipersoniczne, gdzie dochodzi ten element bardzo wysokich prędkości, no bo to warto zauważyć. Pocisk manewrujący porusza się mniej więcej tak jak samolot pasażerski, taki rejsowy, to jest 700-800 km na godzinę. Więc dlatego możemy oglądać różne obrazki, że nawet takie ręczne wyrzutnie są w stanie takie takie zagrożenie niwelować i to oglądamy w Ukrainie. Ten, ten średni, że tak powiem, z perspektywy tego budowanego systemu element tworzą system, mają tworzyć systemy krótkiego zasięgu, narew. Tutaj zwiększyliśmy liczbę planowanych do pozyskania baterii z 19 do 23. Tu chodzi głównie o rozwijany w Zamościu 18 Pułk Przeciwlotniczy, który który już jest beneficjentem, można powiedzieć, tego programu, bo na wiosnę tego roku, Resort Obrony, w ramach takiej no, szybkiej ścieżki pozyskania nowych zdolności, Zamówił dwie jednostki ogniowe. Dwie jednostki ogniowe to raptem łącznie sześć wyrzutni, więc tutaj nie możemy mówić o jakimś wielkim, wielkim potencjale, ale to jest ta tak zwana mała narew, czyli do tych polskich elementów jak radar, system dowodzenia, wpięto na, na polskim podwoziu, co akurat już jest mniejszym wyzwaniem, ale wpięto brytyjską wyrzutnię. Z pociskami KAM. Pociskami Więc można tak podsumować, że w tych dwóch kluczowych elementach systemu, bo oczywiście dochodzą jeszcze mniejsze rozwiązania, jak na chwilę obecną Pilica, i też rozwijany program Pilica Plus, który prawdopodobnie też ma otrzymać pociski KAM, ale to jeszcze jest mniej zaawansowany projekt niż. niż Niż te pierwsze baterie Patriot, pierwsze jednostki ogniowe w ramach małej Narwi. Można powiedzieć, że mniej więcej za rok będziemy mogli dysponować no, ze wstępną gotowością dwoma pierwszymi bateriami systemu Patriot. Cały czas tymi dwoma jednostkami ogniowymi, tymi kilkoma wyrzutniami systemu mała Narew. W realizacji takiego no, kontraktowania, powoli wchodzenia w produkcję. Powinna być już ta zasadnicza narew, ta pilica plus, no i pewnie kolejne partie systemów ręcznych wyrzutni piorun. Czy to, czy to właśnie ręcznych, czy. Czy no, można wspomnieć o naszych samobieżnych wyrzutniach poprat, ale tutaj no, schodząc na ten niski poziom, no, to byśmy już weszli w dużo takiej drobnicy, no bo oczywiście to jest kwestia działek przeciwlotniczych kalibr 23 mm, a nawet w wielu jednostkach, bo na to też trzeba patrzeć z perspektywy konfliktu zbrojnego, że Wojsko Polskie też będzie sięgać po to, co ma w magazynach, to mowa już o takich wielolufowy, nie wielolufowych, niewielolufowych, tylko wielkokalibrowych karabinach maszynowych. 14,5 mm takie zestawy też są w różnych rozwijanych na czas konfliktu pododdziałach przeciwlotniczych, no bo obrona powietrzna wydaje się jednym z, jedną z tych kluczowych zdolności, którą powinniśmy budować. To no tak, taka moja trochę przydługa wypowiedź, ale to pokazuje, że te 8 baterii Patriotów, 20 ponad baterii Narew, no niestety nie pozbawia nas ryzyka takiego, że kolejny jakiś przypadkowy pocisk. Uderzy w miejsce, które w normalnych warunkach nigdy nie byłoby celem a w ataku pociskiem manewrującym, celem świadomym, no bo ponieważ to nie są obiekty, które atakujemy zaawansowanym, zaawansowanym uzbrojeniem. No, trzeba niestety to podkreślić, że te zdolności, o których tutaj, które tutaj wymieniamy. No to to są zdolności, które pozyskamy za no, około dekadę. No, jeśli weźmiemy pod uwagę kwestie kontraktowania, produkcji, wdrożenia, przeszkolenia i stworzenia takiego pełnego systemu, musimy się uzbroić w cierpliwość, ale na szczęście Ukraina musimy się uzbroić w cierpliwość, dać ten czas, ale na szczęście Ukraina ten czas nam trochę daje. Więcej o modernizacji polskiego systemu obrony powietrznej znajdziecie Państwo na łamach miesięcznika Nowa Technika Wojskowa i na mediach społecznościowych redaktora Mariusza Cielmy. Zapraszamy również na nasz profil warnews.pl oraz zła ambasada. Panie redaktorze, bardzo serdecznie dziękuję, że był Pan naszym gościem i liczymy, że niebawem znowu zaprosimy Pana do naszego programu. Ja dziękuję za zaproszenie, polecam się na przyszłość.